Cześć, tu Michał. Jeśli zastanawiasz się, czy jako DJ, wodzirej lub prezenter muzyczny możesz odtwarzać muzykę z YouTube'a na przykład na imprezie, podczas prowadzenia swoich imprez, bo być może ktoś do Ciebie podszedł i zapytał o jakiś utwór, a Ty nie masz go w swoim repertuarze i kusi Cię taka myśl, albo ten imprezowicz zamawiający ten utwór kusi Cię stwierdzeniami, a masz tu internet? Ty odpowiadasz, że masz, no bo kto dzisiaj nie ma? No to puść to z YouTube'a, bo to jest na YouTubie. Albo inaczej, podchodzi do Ciebie gość bawiący się na Twojej imprezie i mówi puść ten utwór i daje Ci telefon z YouTube'em i mówi no masz, puść to. I na pewno w Twojej głowie zachodzi, czy Ty możesz odtwarzać muzykę z YouTube'a podczas imprez. No otóż tak to działa, tak to wszystko jest skonstruowane, że dzisiaj muzykę masz na kliknięcie. Czyli klikasz sobie w telefonie lub w komputerze i masz dostęp do utworów z całego świata. Ale czy możesz tą muzykę odtwarzać podczas prowadzenia imprez? Otóż prawo autorskie, czy też zgodnie z prawem autorskim, utwory do odtwarzania publicznego i, że tak powiem, odtwarzane w celach komercyjnych, zarobkowych, czyli jako ty DJ zarabiasz na tym, bo otrzymujesz za to pieniądze, no to odpowiedź brzmi nie. No to zatem do jakich celów muzyka jest umieszczana w internecie, chociażby na YouTubie? No do takich celów promocyjnych, czyli ty masz możliwość odsłuchać ten kawałek i też ten utwór, singiel, teledysk ma, że tak powiem, Cię zachęcić do tego, żebyś zakupił na przykład całą płytę, nabył cały album. Zatem jeśli ktoś na imprezie przychodzi i mówi Ci puść coś z YouTube'a albo zagraj ten utwór, Ty mówisz nie masz jego, on mówi no to jest na YouTubie, no to wiedz, że nie możesz, jeśli chodzi oficjalnie, to nie możesz muzyki z YouTube'a odtwarzać. No i tak samo jeśli na przykład ktoś mówi do Ciebie, że chciałby sprzedać, chciałby, żebyś mu puścił i jeszcze Ci daje telefon, no to też niestety nie możesz z jego telefonu, nawet że mimo, że to nie jest Twoje źródło dźwięku, ale nie możesz niestety z tego telefonu odtwarzać muzyki. Zatem podsumowując, YouTube'a nie wolno grać utworów, profesjonalny DJ nie może prezentować muzyki z YouTube'a. Jest to muzyka przeznaczona do celów promocyjnych i do celów własnych, takich o w domu na imprezie to sobie możesz odtworzyć tą muzykę, ale na imprezie, którą ty prowadzisz w celach zarobkowych, z której zarabiasz, z której żyjesz, bo ty jesteś DJ-em i w tej profesji utwór jest narzędziem, powiedzmy, które służy do, bo odtwarzasz ten utwór i poprzez to ludzie się bawią, no to ty nie możesz takiej muzyki niestety prezentować. Zatem wszelkiego rodzaju media społecznościowe, jakieś tam Twitche, YouTube, SoundCloudy, to są utwory, których nie możesz niestety odtwarzać publicznie na imprezach jako DJ, wodzirej czy też prezenter muzyczny. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!